Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, a to kolejny odcinek z Outlast. A wchodzimy na górę bloku więziennego z psycholami zamkniętymi w klatkach, w celach. I bardzo dobrze. Nie tylko dlatego, że tak wyglądają, a nie inaczej. No też podejrzewam, że są niebezpieczni, leżące nieopodal zwłoki. O tym bardzo dobrze świadczą, ale też możliwe, że po prostu pan Walker chodzi, a wręcz biega czasami i zabija. Czyżby pan Walker był runnerem? No musiał być, skoro tak wiele osób udało mu się dorwać. Dobra, otwarta cela, nie jest dobrze. Znaczy, że ktoś wyszedł. A, Jezus ma... Koleś, nie rób mi takich rzeczy. Dobra, pięknie. Spadłem poziom niżej. Czy na pewno nie ma większy przypał? Nie, chyba nie. A koło tego gościa, ten koleś na krzesełku wskoczył. Okej, ale jeszcze raz muszę po gzymsie przejść. No to możesz bez noktowizji, nawet nie jest potrzebna kamera. Delektujmy się pięknem grafiki. Nie, bo to jest chyba po Battlefield 4 najładniej wyglądająca gra w moim posiadaniu. Na PS4, więc... No nie jest źle, można się przypatrzyć. Aha, dobra, on tam śpi. Dobra. Znaczy śpi, ukrywa się. Nikt się nie trzęsie, kiedy śpi. No, choć w sumie... Gdyby ktoś próbował zasnąć w takim psychiatryku, to ja się nie dziwię, żeby się zaczął trząść. Dobra, nie, bo to mi tutaj będzie, no właśnie. Sadził buły. Czy w ten sposób? Pewnie, że można. Ja liczyłem, że górą, ale... okej. Okay. Bezpiecznie. Tamte łapska mnie nie sięgną przynajmniej. Bo coś czuję, że tak by się stało. Dobra, ale tutaj już jest za ciemno na poruszanie się bez noktowizora. Dobra, chodźmy. Aha. Bankowo żyje. Więc to... no, schowa się po prostu. Nie, okej. Okay. Troszeczkę zmężniałem. Nie wiedzieć czemu. Dobra. Kolejne otwarte drzwi, a za nimi znowu blok więzienny. To się sceneria niestety jeszcze nie zmieniła. Okej, okay, follow the blood czy explore further? Dobra, pójdziemy troszeczkę dalej. Może jakaś bateryjka się trafi w jednej z celi. No, 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 no. Ej, ej, coś tu le... O, a nie, schowaj się pod łóżkiem tylko. Nie, to mi w ogóle nie pomaga. Okej, okay, bo tracę noktowizję, stracę baterię. Moje akumulatorki zbyt długo nie ciągną tego trybu. To nie są Duracelle, choć w sumie może właśnie są. Okej. Okay. Co... co to było? No nie wiem, czy zjawiska paranormalne są wam bliskie, ale... to była taka mgiełka, która może sugerować ducha, więc chodźmy w tą stronę. Ale niestety podejrzewam, że te drzwi będą zamknięte. Ej, ale są szafki jakby co, ja bym musiał uciekać. Ewentualnie, dobra, ale ciemno. Spokojnie, no to follow the blood, no jak mówi pan kaznodzieja. A to jest bankową mocz. Ta żółta poświata jednoznacznie sugeruje urynację czyjąś w tym miejscu. I to całkiem pokaźną. Może po prostu są ścieki, co jak gada. Może po prostu woda kapie po brudnej podłodze i robi się żółta. O cholera, dobra. O shit. Słyszałem te dźwięki z daleka, to jest tak chamsko ciemno. Dobra, Wallrider, no pojechał po ścianie paluchem umoczonym w krwi. Stopa za muza? Dziwna. To są flaki, no to wiem co się czai w środku, ale nie, nie będę nawet zaglądał. Póki nie ma takiej potrzeby. O shit, są mi prysznice. Jak mi niemiło. Dobra, szybko, krótki, delikatny exploring. W szafeczkach nic nie ma, żadnych ręczniczków, nikt kaczuszki nie bierze pod prysznic. A szkoda, mogłaby ukoić nerwy tych psycholi. Mam to deszcz czy prysznice? Deszcz. Dobra, to nie ma co mało się myć. Wsykujemy do dziury, no chyba. To jedyne nam pozostaje, to jest jedyne logiczne wyjście, jeżeli chcemy się stąd wydostać. Robi się coraz ciemniej i coraz upiorniej. Ta muzyka jeszcze. Nie no, super. Dobra, już nie wrócisz. To jest pewne, więc patrz tylko przed siebie i na tym się skup. Oj, moment, tutaj coś może za rurką. Nie. Cholera, ale te upiorne przyśpiewki robią się głośniejsze. Kurde. Ej. Dokładnie, są kanały wreszcie. Ścieki. Tutaj płynie gówno. No dobra, nie widzicie teraz. Jest ciemno jak w kopalni. Żeby nie powiedzieć, jak w dupie murzyna. Ale co, tu czy w stronę światła? Nie, no dobra, zobaczmy z tej strony. Aha, dobra.
Nic tego nicowego, bam! Cztery głazy. Blokujące przejście. Kto je tu wtaszył? Czyżby pan Walker? Który już był troszeczkę runnerem, a teraz będzie turler? Roller? Nie, dobra, rzut gnoja, turlał pewnie te kamienie. Jezus, się przestraszyłem dziury w ścianie, dobra. Zmienimy bateryjkę. Delikatny przeskok. Nie jest tak ciemno, żeby używać teraz aktywizji. Kolejne buldery przytargane. Kurde, chyba wespół z Syzyfem. Albo z kolesiem, który uważał, że jest Syzyfem. I może z tym padł z wycieńczenia. Cholera go tam wie. Dobra, ale nie miałeś nic, nie? Przy sobie? Cyk, 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 cyk. Nie. Dobra. No to co? Żebyś mnie tego nie wciągnął teraz za nogi. Będę wdzięczny. Ej, potem jest światło. I loading screen. Ale na szczęście na krótko. Okej, okay, dobra, nie wybił mnie z tej imersji jeszcze. Oj, chyba nic nie wybije. Chyba właśnie, Miles, uwieczniłeś ducha na taśmie. To nie dość, że Pulitzera zdobędziesz, to jeszcze ładną pokaźną nagrodę, bo udowodnisz życie pozagrobowe. Jego fakt istnienia. Okej, okay, dużo odnóg i jeden wąski przesmyk. Dobra, chodźmy tu na sprincie, jak debil. Nie, no ale... czy... co? Oh shit. Ej, ale dobra, są dokumenty. Dobra, dokumenty głoszą, że... ej, moment, ale przecież tego nie przeczytałem chyba jeszcze. Ojciec Marty malujący palcami, no nie przypominam sobie. Od N. Wolfram, Merkow Corporation do... Helen Grant, pewnie. Pacjent ojciec Martin Archimbault. Ej, dobra, czyli nasz kaznodzieja. Dobra, Helen, twoje dane kontaktowe dostałam... dostałam. N. Wolfram, czyli też kobieta pewnie. Neil, to jest kobieta? Przecież widzę podpis. A dobra, nieważne. Twoje dane kontaktowe dostałam od doktora Zeissnera. Przypomnijmy sobie, niemieckie korzenie. Ordynatora, no to pewnie wziął od siebie jeszcze paru specjalistów, praktyka w Auschwitz, Birkenau. Piszę do ciebie w związku z odejściem od wspomagania terapii sztuką. Mój pacjent, Martin Archimbault, poczynił dzięki tej terapii ogromne postępy. Niestety. Odkąd zakazano dalszego prowadzenia tego rodzaju ćwiczeń w ciągu tygodnia, jego schizofreniczny stan wraz z przekonaniem, że ktoś tam na górze go woła. Niewyobrażalnie się pogorszył. Proszę pozwolić mu malować palcami te kilka dolarów, które oszczędza się na farbie. Są niczym w porównaniu z kosztem klozapiny. Pewnie jakiegoś solidnego mózgoczepa porównywalnego z Solwax FM w GTA Online. Nie rozumiem polityki, którą kieruje się Merkow, bo wygląda na to, że zakład chce, by pacjenci stali się jeszcze bardziej odizolowani od świata. Proszę wziąć pod uwagę moje obserwacje, dr Neil Wolfram. Niczym ta żaróweczka chodząca w kaczych opowieściach. DuckTales, huhu. I tak dalej. Nie, dobra. Ale stop, tam była jeszcze notateczka. Wall Rider, tak? Chyba tego nie czytaliśmy jeszcze, bo a propos kompleksowej ochrony... chyba a propos pana Chrisa Walkera już czytaliśmy. Tak, dobra. No to ostatnią z listy. W tym psychiatryku ze słowem Wall Rider można się zetknąć na każdym kroku. Ludzie z korporacji Merkow wprowadzili tu eksperyment o nazwie Projekt Wall Rider. Ale pacjenci mówią o Wall Riderze tak, jakby był jakąś postacią, jakby był duchem lub demonem. Czymś, co znaleziono w górach. Kładę to na karb ich schizofrenicznych omamów, ale właśnie coś sam zobaczyłem. Może. Może to tylko usterka kamery, albo to miejsce tak na mnie działa. Cholera, Miles, no możesz teraz sobie cofnąć i zobaczyć, ale mi się wydaje, że masz grubo przechlapane. A ja razem z tobą i widzowie też. Mam nadzieję, że mój strach się udziela. Kurde. Mi na pewno. Dobra, kaman. Przez wąski przesmyk wciągnij ten bebek. Dobra, ale w sumie noktowizję można wyłączyć. Dobra. Ej, jest jakieś zejście. Jeszcze niżej, ale tam nie idźmy na pewno. Chyba, że będziemy musieli... ej, moment. Female drain. Prison drain. Ej, czyli jakby tutaj wypuścić stąd wodę. Okej, okay, dobra, ale ej, tu widzę mapę jakąś. No to memorize. Prosto w prawo i prosto w lewo. No tam dużo zapamiętywania to nie ma. Okej, okay, kamera wyciągnięta, albo w sumie możemy ją nawet schować. O, żeż. Nie widział mnie, nie? O cholera, to jeszcze nie tutaj w prawo, to następne prawo dopiero. A!
Dobra, widzi mnie. Co zrobisz z kartonami, łosiu? Tu aż z tej strony. Leci za... Gdzie? Tu! Tu! Chyba dobrze. Idzie? Idzie. Pewnie, że idzie. Nara! Kurde, nie tu! W drugą stronę, w drugą stronę, w drugą, 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 drugą. Zamykaj! Odkręcaj! Zły pomysł! Idzie... Szafka! No nie, to nie zadziała, Max, to nie zadziała. No, pożegnaj się z życiem. Ej, albo niekoniecznie. Cholera, żyje, dobra. Dawaj, spowol... Gdzie tu są drzwi? No i teraz już będzie po mnie chyba. No, capnął raz i starczyło. Najwidoczniej w krtań. Okej, no to trzeba to powtórzyć. Jak, nowe? To czemu też wcześniej nie wyskoczyło? No dobra, to już wiedziałem, też wiem, że on tam wejdzie, więc może tak od razu. Tu. Ej, nie zauważył mnie? No to luz bluz, ej, no heja banana i lecimy do przodu. Na pełnym speedzie. W sumie niepotrzebnie czasno, mogę nawet zostawić otwarte. On nawet nie wie, co jest grane, on nie wie, że to jestem. I poza tym... Tu były szafeczki, kurde, dobra, jedna nie miała drzwi. Jest to w ogóle on tutaj idzie, czy nie? Lepiej, żeby nie. Ale słychać tą mędę już w oddali, dobra. Albo otworzy tą szafkę. Albo mnie zostawi w spokoju. Teraz nie wiem. Czy wystarczy... O kurde, zapomniałem, że on nie otwiera drzwi, więc jakby tutaj już się nie schowam, nie zatrzasnę drzwi przed nim. O kurde. Może zbliżmy. O nie, albo może nie, może nie, może nie, może nie. Ta druga nie miała drzwi. Ale ta widocznie po lewej miała. Dobra. Teraz rozumiem, odwrócisz się, tak? Nie przeszesz drugiej. Dzięki. Ale czemu do wyjścia, nie za wcześnie trochę? Miles? Ale wolę mieć go pod stałą obserwacją. Dobra, tam sobie idzie. Grzecznie, ładnie, kulturalnie. Nie wdepnąć w wodę, bo będzie chlupanie, które on usłyszy. A mogę wstać? Czy usłyszał? Nie, sobie kroczy dziarsko. Ale okej, to jeden zawór odpaliłem, pozostaje drugi. Ten był w prawo, tamten będzie w lewo. Gracja, elegancja i pełna cisza, ale cholera, chyba właśnie poszedł tam, gdzie ja miałem zamiar iść. No co za koleś? Oj. Dobra, muszę przejść przez wodę. Chlup, chlup, chlup. Oj, tak jest jeszcze gorzej, nic nie widzę. Zupełnie. Ale serio, muszę iść tam. Właśnie tam, gdzie on jest. Względna cisza. Nie wiem, gdzie jest, ale gdzieś jest chyba za mną. Ej, tam był po prostu. Okej, no to ta sama taktyka. Chodź tu, chodź, chodź, chodź. Aaaa, nara. Ale wąż w to widzę, bo tutaj mogą być właśnie takie oto przeszkody. Jest daleko za mną. A, w lewo tym razem. Dobra. W prawo. Jest za mną, nie ma go. Znowu w prawo. Wąski przesmyk. Aha, dobra, to się schowam po prostu. No chyba, że mnie capnie znowu. Na szczęście nie. Dobra. O, ale gdzieś poleciał, a więc równie dobrze, może tu być jakieś zapętlenie i on zaraz się tutaj pojawi nagle. Zamknijmy w cholerę. Ej, jest i drugi zawór. Dobra, checkpoint się przyda w tym momencie, jak najbardziej. Zejdź po drabinie na niższy poziom. Okej, to co planowałem zrobić. Dokładnie to, ale... Idź może patrząc w lewo. Ja bym tu miał wyskoczyć, to kupę zrobię w gacie, serio. Na rzadko, na rzadko. Ej, ja by co? Ej, tu jest dziura. Można przejść jak coś. Dobra. Gdzie jest? Dobra, jest tam. Ej, dobra, tylko okrążymy. Chodź, 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 chodź. Szybko, szybko. Chlupnął. A dobra, on tutaj pójdzie. Pokaż mi swoje nogi. Gorzej jest z tej strony. Cholera! Dobra, no to co, wyczekać go trzeba w tej dziurze.
jęczmień chyba nie capnie, nie? Oj. Oj, coś tam niucha. Miles delikatnie do tyłu. Czy po prostu na speedzie to zrobić, na pełnym sprincie. Tu się wychylić. Dobra. Luzik. Idź, panie Chrisie, Walkerze, świnko prociaczku. Nara! Ej, nie słyszał. Ale dobrze. To pełen luz, tu, szybko. Moment, dobrze powiedziałem? Tak, o. No to drabinką na dół. Żeby prosiaczek mnie zaraz za rączki nie złapał. I nie powiesił na haczyk później, jak kawał mięcha. Choć nie, w sumie on się lubuje w dekapitacji. W odrywaniu głów. Więc tego pewnie by się trzymał. Chyba Majest, ale coś zbyt głęboko wchodzimy. Jesteś pewien, że chcesz tam iść? To jest loading screen? Nie, ja już gdzieś jestem. O kurde. Moment, moment, co? Okej, ktoś tutaj nurkuje. Dobra. A poza tym chyba względny spokój. Dobrze, kochani, nie, serio. Ja w tym miejscu kończę ten odcinek. W kanały sobie przejdziemy w następnym. Spokojnie. Znaczy spokojnie, że odcinek się pojawi, ale nie ja spokojnie. To na pewno nie. Ej, dobra, marnuję noktowizor. Ej, ale tutaj troszeczkę za ciemno na takie żegnanie. Dobra, trzymajcie się, cześć, hej, pozdro.